Fotoradar – ostatni obiekt zainteresowania rządu, kierowców. Wyglądem przypomina budkę dla ptaków, stąd często szyderczo bywa zwany karmnikiem dla sępów. Fotoradary stoją i straszą. Jednych mniej, innych bardziej. Staram się jeździć w miarę zgodnie z przepisami, także nie boję się. No tak, jest tu jakiś jednak środek represji też. Na pewno kontroli, ale też represji. I straszyć mają, taki już ich straszny los. Faktem jest, że ograniczanie prędkości wymuszane między innymi poprzez prewencję w postaci radarów ma swój ewidentny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Fotoradary wszak poprawiły już bezpieczeństwo w innych krajach. Doświadczyli tego i Francuzi, i Skandynawowie, gdzie zwiększając ilość właśnie takich punktów kontroli prędkości, poprawiła się zdecydowanie sytuacja na drogach. Kompetencje polskich fotoradarów podważają nieco kierowcy. Ale wydaje mi się, że nie chodzi tylko o bezpieczeństwo. A o wspomnianą już funkcję karmnika dla sępów. I niestety, takie karmniki rzeczywiście można spotkać. Są miejsca, gdzie na dobrą sprawę ustawiony fotoradar w mniejszym stopniu wpływa na bezpieczeństwo, w większym na, że tak powiem, drenaż naszych kieszeni. W Olsztynie stoi w mniej lub bardziej sensownych miejscach aż 13 takich budek. Aż 13? Wiem, że jest na Bałtyckiej, jest na Warszawskiej. Są, ale nie znaczy, że działają. Spośród 13 olsztyńskich budek w co najmniej 12 nie mieszka żadne urządzenie. Ilość masztów nie musi odpowiadać ilości fotoradarów. Bo choć masztów 13, to fotoradar jest tylko jeden. Oto on. Opiekujące się nim strażnicy miejscy pieszczotliwie nazywają go dziadkiem. No nie da się ukryć. Jest to najstarszy fotoradar. Jest to pierwszy w ogóle, jaki został produkowany. Ma już prawie 10 lat. Można go porównać tak, kolokwialnie mówiąc, do telewizora. No, czarno-białego, czyli praktycznie już nie ma nikt takiego, a taki fotoradar jest. Nie tylko jest, ale również działa. Jako emeryt ma jednak swoje wymagania. Dokonaliśmy w ubiegłym roku ponad 60 kontroli i to wynika z tego, że często ulegał awarii. Czas pracy też jest krótki, bo tylko 3 godziny baterie trolemy wytrzymują. Mało tego, też ograniczenie w kwestii temperatury. Poniżej minus 10 niestety to urządzenie już nie może pracować. Może za to pracować gdzie chce. Dzisiaj tu, jutro tam. Raz zasiądzie w budce, raz na trójnogu, a raz w magazynie. Ale mobilność fotoradaru się chwali. Jeśli nawet ten fotoradar, że tak się wyrażę, peregrynuje po tych wszystkich masztach, to sam fakt, że jest maszt, powoduje, że kierowcy zwalniają prędkość. Roczne przychody z pracy tego fotoradaru to około 100 tysięcy złotych. To całkiem nieźle, zważywszy na to, że pracuje on nieco ponad 100 dni w roku. Ci, którzy chcieliby zobaczyć go w akcji, mogą sprawdzić grafik jego dyżurów. Jest taka interpretacja obowiązujących u nas przepisów, że obywatel, w tym również kierowca, powinien być świadomy, gdzie będzie kontrolowany i w jakim zakresie. To oczywiście trochę mija się z taką logiką prewencji, bo jeżeli będziemy wszyscy mieli wiedzę, że tylko w jednym miejscu jest zainstalowany fotoradar, to przestaje to mieć większy sens. Sens mogłoby mieć proponowane przez rząd zwiększenie liczby fotoradarów na drogach, pod warunkiem, że będą rzeczywiście one pełnić funkcję poprawy bezpieczeństwa, a nie reperowania budżetu. A także wtedy, gdy kierowcy nie będą wiedzieć, z którego masztu spogląda na nich czujne oko fotoradaru. Od listopada grupa referendalna zbierała podpisy w całym Elblągu. Wymagana ich liczba wynosiła 10 tysięcy, ale po jej przekroczeniu wciąż poszukiwano zwolenników odwołania prezydenta Grzegorza Nowaczyka i Rady Miejskiej. W piątek plony swojej pracy grupa referendalna Wolny Elbląg zaniosła do elbląskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Ile podpisów macie tutaj? Mamy przeszło 12 tysięcy. 12, prawdopodobnie 257. Tak mniej więcej, bo jeszcze doszła na koniec nam jedna lista, więc musimy ją uwzględnić i dopisać. Organizatorzy akcji są w połowie drogi do referendum. Teraz rozpoczyna się weryfikacja podpisów na podstawie numerów PESEL. Jeżeli weryfikacja przejdzie
pomyśli inicjatorów referendum, to w ciągu 30 dni od dnia dzisiejszego komisarz wyda postanowienie o przeprowadzeniu referendum. W tym postanowieniu będzie kalendarz referendalny, no i oczywiście wyznaczona data referendum. Referendum musi się odbyć najpóźniej w 50 dniu od opublikowania postanowienia komisarza wyborczego i w dzień wolny od pracy. 1 kwietnia od razu możemy jednak wykluczyć. Po pierwsze, bo referendum to nie pryma aprilisowy żart, a po drugie, w tym terminie przypadają święta wielkanocne. Najbardziej prawdopodobne daty to 7 lub 14 kwietnia. Od tego, ile osób zdecyduje się wziąć w nim udział, zależy, czy referendum będzie ważne. Ważne w tym wypadku nie oznacza jednak skuteczne. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 60% liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborze danego organu, czy to prezydenta miasta, czy rady miasta. Czyli praktycznie w Elblągu wychodzi to około 20 tysięcy mieszkańców uprawnionych do głosowania. Jeżeli będzie mniej, referendum będzie nieważne. Jeżeli będzie więcej, referendum będzie ważne, a sami mieszkańcy, ci, którzy wezmą w nim udział, zadecydują, czy ono będzie skuteczne, czy nieskuteczne. Jeżeli ponad 50% głosujących opowie się za daną opcją, czyli na przykład za odwołaniem danego organu, wtedy referendum jest i ważne, i skuteczne. Wymagana frekwencja w głosowaniu w sprawie odwołania prezydenta różni się od frekwencji w głosowaniu w sprawie odwołania Rady Miejskiej. W pierwszym przypadku, by głosowanie było ważne, do urn musi pójść co najmniej 18 438 osób. W drugim niewiele ponad 22 tysiące. Różnica wynika z frekwencji w ostatnich wyborach. Po prostu mniej Elblążan poszło głosować w drugiej turze, kiedy wybieraliśmy między Henrykiem Słoniną a Grzegorzem Nowaczykiem. Z kolei, by referendum było skuteczne, za odwołaniem musi być ponad połowa głosujących. To oznacza, że tak musi skreślić w przypadku prezydenta co najmniej 9220 osób, a w przypadku Rady Miejskiej co najmniej 11014 osób. Dopiero wtedy odwołanie władz miasta stanie się faktem. Koszt referendum to blisko 250 tysięcy złotych. Z budżetu miasta trzeba będzie opłacić pracę członków komisji referendalnych, druk obwieszczeń, obsługę informatyczną komisji referendalnych, aktualizację rejestru wyborców. Razem ponad 160 tysięcy. Pozostałą część kwoty, około 70 tysięcy złotych, na druk kart do głosowania przekaże Krajowe Biuro Wyborcze. W przypadku skutecznego referendum nowe wybory na prezydenta Elbląga oraz do Rady Miejskiej mogą być przeprowadzone w ciągu 90 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym. Olsztyńskie autobusy niezbyt komfortowe? Komunikacja miejska w Olsztynie postawiła na punktualność autobusów. Fakt, autobusy przejeżdżają na czas, jednak komfort jazdy się nie zmienił. W olsztyńskim autobusie należy się mocno trzymać, bo przy silnym hamowaniu można stracić równowagę. No szarpie, że człowiek się musi mocno trzymać, bo mógłby się przewrócić, tak? A gdzieś tam lód czy pod górkę ciężej, to tak. Zdarzyło się. Wszystko oczywiście zależy od sytuacji na drodze. Olsztynianie jednak wiedzą, w czym, a raczej w kim tkwi problem. To zależy od kierowcy. Że kierowca mógłby jakoś tam delikatnie hamować. Chyba to od tego zależy. To zależy od kierowcy, od jego sprawności. A nad sprawnością kierowców powinno czuwać Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. To właśnie do zadań tej instytucji należy odpowiednie przeszkolenie swoich pracowników. Odbywają się systematyczne i szkolenia, ale i także takie narady, gdzie kierowcom podstawowe zasady jazdy i bezpieczeństwa są przekazywane. Kierowcy są uczulani właśnie na ten komfort jazdy. Uczulanie, widać, jest raczej nieskuteczne, a szkolenie może odbiegać od tego, co w rzeczywistości wydarzy się w autobusie. W takiej sytuacji przydałaby się zwykła, ale rzeczowa kontrola. Oczywiście są to kontrole wyrywkowe, no bo nie mamy tylu ludzi, żeby w każdym kursie uczestniczył pracownik i sprawdzał, jak kierowca jeździ, ale generalnie no jesteśmy, więc od czasu do czasu takie kontrole są przeprowadzane. A zatem przez zdecydowaną większość czasu kierowcy wcale nie muszą czuć się odpowiedzialni za komfort jazdy pasażerów. Ale komfort jazdy to także odpowiednie oznakowanie trasy danej linii. A w olsztyńskich autobusach, jak nie było informacji o przebiegu trasy, tak nie ma. Wyjątek stanowi zaledwie kilka pojazdów w sprawie 150 wyjeżdżających na drogi.
Część autobusów naszych jest wyposażona też w system informacji głosowej, czyli są zapowiedzi przystankowe i staramy się też kolejne zakupy, których dokonujemy, dokonywać też pod kątem właśnie, żeby autobusy były wyposażone w taki system umożliwiający głośną zapowiedź przystanków. Całokształt komfortu jazdy ma się poprawić dopiero po wprowadzeniu tramwajów i zintegrowaniu systemu komunikacyjnego, a na to trzeba będzie poczekać przynajmniej do 2014 roku. Na razie zatem trzeba samemu wyglądać przez okno, żeby dojrzeć, gdzie wysiąść. To jednak również nie zawsze jest możliwe. Tyle, że są brudne, trzeba przyznać. Szyby są brudne takie, że nic przez nich nie widać. Miasto planuje wprowadzenie na olsztyński rynek konkurencji dla MPK. Ta najwyraźniej jest niezbędna, bowiem na razie do MPK najchętniej garną się jemiołuszki. Kino to rodzaj sztuki widowiskowej, uwiecznionej na taśmie filmowej lub wideo, w której aktor lub grupa aktorów odgrywa rolę dla widowni lub nagrany jest obraz ruchomy z podkładem dźwiękowym lub bez. Terminem tym określa się też czasem sam spektakl lub też budynek, w którym jest on wyświetlany. Historia kina Narię sięga ubiegłego stulecia. Należałoby sobie zadać pytanie jedno bardzo ważne, co uważamy za morąskie kino, bo takowe istniało już po 1945 roku. Później pamiętamy kino Grenada, kino Adria. Kiedyś bardzo funkcjonowało kino, ale aczkolwiek nie te, bo były dwa kina, na Zatorzu jedno, a drugie tuż, gdzie jest rynek. I te kina funkcjonowały, bo młodzież tylko w tych kinach mogła być. Osoby pracujące w kinie są z nimi związane już od kilku dobrych lat. Swoją pracę wykonują najlepiej jak potrafią, gdyż głównym założeniem istnienia kina jest dawanie ludziom rozrywki. Każdy pracownik ma określoną swoją rolę. Przed podjęciem pracy jako kinooperator trzeba uzyskać uprawnienia kinooperatora. Trzeba skończyć kurs kinooperatora. To jest coś takiego, zezwolenie kinooperatora wraz z datą egzaminu końcowego. Kinooperator to zawód, który mogą wykonywać osoby o szczególnych cechach charakteru. Ważne jest, aby osoba zajmująca to stanowisko była sumienna i odpowiedzialna, gdyż już sam proces zamawiania filmów nie należy do najprostszych. Każde kino otrzymuje od innego kina kopię, wyświetla do danej daty, kończy seans i wtedy te kino, które kończy seans, ma datę wytyczoną, do kiedy ma dostarczyć do następnego kina, do którego ma wysłać i wtedy ja dostaję taką kopię, ale też muszę nadzorować, czy na czas, żeby dotarło. Zanim zostanie wyświetlony film operatora kinowego, czeka wiele procesów przygotowawczych. Moją rolą w kinie Narię w Morągu jest przygotowanie kopii do wyświetlania, dopatrzenie tego, żeby kopia na czas dotarła do naszego kina, potem przygotować odpowiednio taśmy filmowe, które ja dostaję do naszego kina, żeby odpowiednio je przejrzeć, czy nie są uszkodzone, zanim ja założę na swoje maszyny, czyli projektory kinowe. I żeby w trakcie seansów nie było takich różnych niespodzianek jak pęknięcie taśmy, czy żeby nie przerwać seansu dla widza w trakcie oglądania. Na całym świecie można zaobserwować ekspansję sieci nowoczesnych kin wielosalowych, które powstają najczęściej przy centrach handlowych. Jednocześnie z rynku wypierane są niewielkie kina tradycyjne. Właściciele tych ostatnich uważają, że dzieje się tak przede wszystkim na skutek nieuczciwej konkurencji. Na przykład dyskryminowania mniejszych obiektów przez dystrybutorów kopii filmowych, choć często nie istnieją ku temu żadne ekonomiczne przesłanki. Innymi czynnikami, które powodują upadanie mniejszych kin, jest m.in. upowszechnienie tzw. kina domowego, coraz łatwiejszy dostęp do nielegalnych kopii filmów w internecie oraz zwiększenie wymagań widzów wobec wyposażenia sal projekcyjnych. Cieszyć się można z tego, że sala kinowa spełnia również inne funkcje w życiu społeczeństwa Moronga. Otóż bywa tak, że za sprawą różnego rodzaju imprez kulturalnych sala wypełniona jest po brzegi. Może jeszcze wrócą te czasy, gdy sala wyglądała tak podczas seansu filmowego.
Sezon zimowy dla Elbląskiego Portu to czas przestoju. Zamarznięta rzeka oraz zalew wiślany uniemożliwiają żeglugę, a tym samym transport towarów. Jednak nie oznacza to, że jest to czas bez przychodów. Aby do portu wpływały zyski, poszerzył on swoją działalność. W dalszym ciągu prowadzona jest działalność, można powiedzieć, parkingowa dla samochodów ciężarowych. Są to dosyć znaczne przychody dla zarządu portu, jeżeli chodzi, mówiąc kolokwialnie, o sezon martwy. Świadczymy również usługi i oferujemy miejsca postojowe dla zimowania jednostek pasażerskich, sportowych i drobnych turystycznych. W związku z powyższym pozyskaliśmy w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, i zapewniliśmy miejsce postoju dla około 15 jednostek. Z roku na rok port działa coraz prężniej. Liczba terminali wzrosła z 2 do 4, dzięki czemu zwiększyły się możliwości przeładunkowe. W 2012 roku przeładowano tutaj blisko 170 tysięcy ton ładunków, takich jak węgiel czy materiały budowlane. Jest to 60% wzrost w porównaniu do roku 2011. Warto zaznaczyć, że port morski w Elblągu przystąpił w ubiegłym roku do Organizacji Portów Bałtyckich, która zrzesza największe porty z państw nadbałtyckich. To szansa na poszerzenie horyzontów i możliwość wypłynięcia na szerokie wody. Nie można także zapominać o współpracy z portami z obwodu kaliningradzkiego. Pojawili się nowi kontrahenci, zostało podpisanych około 27 umów, gdzie kontrahenci dostarczają swoje towary na nasz terminal składowo-przeładunkowy i stamtąd bezpośrednio odbywa się transport tych towarów do portu obwodu kaliningradzkiego. Port od dłuższego czasu zabiega również o możliwość przeprowadzania tu odpraw fitosanitarnych i weterynaryjnych. Dzięki temu zwiększyłaby się ilość przeładowywanych i transportowanych towarów, a tym samym zwiększyłyby się dochody samego portu. Wartość przeładunków, jaka wpłynie poprzez utworzenie tych kontroli, my ją szacujemy i mamy deklaracje naszych partnerów i rosyjskich, i polskich. Jeżeli chodzi o paszę, przewidujemy wzrost towarów na poziomie od 100 do 150 tysięcy ton. I to tylko w zakresie jednego towaru, jakim jest śruta soi. Tego typu kontrole mają ruszyć pod koniec pierwszego kwartału tego roku. Jeśli kontrole fitosanitarne i weterynaryjne zostaną uruchomione, to ilość przeładowywanych towarów w Elbląskim porcie wzrosłaby nawet do 400 tysięcy ton. Inicjatywa prezydenta Olsztyna zyskuje szerokie poparcie wśród mieszkańców miasta. Od 1 marca, jak zapowiedział prezydent Olsztyna, miasto będzie zamknięte dla tirów. Pomysł ten zyskuje coraz większe poparcie olsztynian. Żeby inicjatywa nie została zaprzepaszczona, społecznicy olsztyńscy szykują wystąpienie przed Radą Miasta z prośbą o poparcie pomysłu Piotra Grzymowicza. Prawie wszystkie rady osiedlowe popierają ten wniosek i jest ich akceptacja co do tego wniosku, jak również stowarzyszenia działające na terenie miasta Olsztyna pozarządowe. Natomiast w dniu dzisiejszym będą zbierane podpisy zwykłych mieszkańców, tak żeby to miało wyraźną formę poparcia dla takich działań. Poparcia dla działań prezydent nie uzyska jednak ze strony olsztyńskich radnych. O ile bowiem nie ma wątpliwości co do tego, że obwodnica jest miastu potrzebna, o tyle pojawiają się głosy krytyki wobec pomysłu wycofania tirów z miasta i wobec prezydenta Olsztyna. Uważamy ten pomysł za po prostu PR-owskie zaciemnienie sytuacji, zrzucenie z siebie pewnej odpowiedzialności, czy też chęć właśnie przypodobania się mieszkańcom. Olsztyn podejmuje decyzje arbitralnie, nie konsultuje tego ze swoimi sąsiadami, z sąsiednimi gminami. W związku z tym sztywna postawa Olsztyna, no to tak można powiedzieć, trochę arogancka. Radni opozycji i koalicji jak nigdy są ze sobą zgodni w krytyce. Jak zawsze jednak obie strony krytykują jeden pomysł z różnych powodów. Koledzy z Platformy w tej chwili krytykują pana prezydenta, mimo że są z nim w koalicji i niespecjalnie chcą się do tego przyznać, a przecież to posłowie i samorządowcy Platformy Obywatelskiej dwa razy szli do wyborów z obietnicami, że teraz to już na pewno każdy z osobna, indywidualnie i wszyscy razem załatwią tą obwodnicę.
Obwodnicy nie załatwił nikt i nie każdy też chce wyprowadzenia tirów z miasta. Radni Platformy powtarzają swoje. Decyzja prezydenta jest mocno nieprzemyślana i stawia Olsztyn w bardzo niekomfortowej sytuacji wobec naszych partnerów gminnych. A gdyby nawet nowe przepisy wprowadzić, to jak je egzekwować, pyta opozycja. Ten pomysł z zabronieniem przejazdu przez Olsztyn tirów jest o tyle bałamutny, że to jest praktycznie niewykonalny, no bo w jaki sposób pan prezydent będzie sprawdzał, który tir jedzie do miasta z towarem, a który przez nie przejeżdża. Mieszkańcom natomiast najbardziej zależy na tym, żeby jak najmniej tirów przez Olsztyn przejeżdżało, dlatego społecznicy twardo popierają wszelkie działania ku temu zmierzające. Każdy z nas tutaj zgadza się z tymi działaniami. Każdy oprócz radnych. Radni, którzy tak krytykują pomysły prezydenta, swoich rozwiązań na razie zdradzać nie chcą. Na co czekają? We właściwym czasie te pomysły przedstawię. Tym, którzy z niepokojem będą czekać na decyzje radnych, uspokajamy, że ani inicjatywa społeczników, ani nawet poparcie Rady Miasta nie jest potrzebne do wprowadzania zakazu ruchu tirów w naszym mieście. Wystarczy zarządzenie prezydenta miasta.